Sobota, godzina 17, listopadowy wieczór, cmentarz żydowski. Grupa Biłgorajan przyszła, by uczcić pamięć zamordowanych 67 lat temu. 2 listopada 1942 roku Niemcy przystąpili do planu likwidacji żydowskich mieszkańców Biłgoraja. Rozeszły się wieści, że szykuje się akcja i że w getcie będzie się zwalniać fachowców. W Biłgoraju znajdowało się wówczas około 3000 Żydów. Większość mieszkała przy ulicy 3 Maja, część przy Lubelskiej. Aktorzy teatru, poezji i piosenki odczytali fragmenty Księgi Pamięci Zagłada Biłgoraja. Rozdzierające sceny rozgrywały się przy rozstaniach mężów z żonami, rodziców z dziećmi. Bardzo wielu zginęło na miejscu. Takich tam trzymano w śmiertelnym przerażeniu aż do zmierzchu. Prowadząc Żydów przez miasto, nie przestawali do nich strzelać. Całe miasto było usłane trupami. W rynsztokach płynęła krew niczym w rzeźni. To wspomnienia Żydów, którzy przeżyli, tych, którzy widzieli. 2 i 3 listopada 1942 roku przestało istnieć getto w Biłgoraju. Skutkiem tego nieludzkiego postępowania ponad 1000 żydowskich mieszkańców Biłgoraja zostało zamordowanych. Jesteśmy tutaj po to, aby złożyć naszym mieszkańcom należny im hołd. Żydowski zwyczaj mówi, że na grobach kładziemy kamienie. Ja taki kamień przywiozłem z Jerozolimy, z Instytutu Yad Vashem. W tej chwili symbolicznie ten kamień położę na cmentarzu. Zachęcam Państwa, żeby zrobić to samo. Każdy mógł wziąć kamień bądź zapalić znicz przy ocalałych macewach na cmentarzu żydowskim. Świadkiem wydarzeń sprzed 67 lat zagłady Biłgoraja była Danuta Mikulska-Ręk, wtedy młoda dziewczyna. No ja akurat byłam na Wszystkich Świętych, przywieziono mnie z Leśniczówki, rodzice też byli, wszyscy byliśmy na cmentarzu. Ale ja bardzo chciałam zostać u znajomych kruszyńskich, bo tam były dziewczęta i chłopcy dla towarzystwa. I tak się złożyło, że właśnie byłam przy całej tej strasznej rzezi biłgorajskiej, tej głównej 2 listopada 1942 roku. Także byłam świadkiem tego. Dopiero po południu, późnym popołudniem ojciec z chłopem mógł przyjechać z Leśniczówki do mnie, bo wcześniej chyba nie wolno było nawet jeździć, nie wiem. I szczęśliwie mnie zabrali do domu. Pani Danuta pamięta, jak ojciec tego dnia kazał stanąć wszystkim przy oknie i obserwować tragiczny pochód mieszkańców Biłgoraja narodowości żydowskiej. Powiedział, żebyście na całe życie zapamiętali ten widok. Te piski, najbardziej dla mnie takie bolesne łomotanie do bram, bo kiedyś były takie bramy wysokie i furtka, przejście na podwórko i błaganie piski o pomoc, żeby otworzyć, no i nikt nie otwierał, no bo wiadomo, że co groziło za to. Zginęły tysiące, nielicznym udało się uratować u państwa Mikulskich. Schronienie znaleźli Małka, Rywka oraz Benzion Haim i Perla Rosenbaum. Stowarzyszenie Kulturalne imienia Izaaka Baszewisa Zingera wraz z władzami miasta 7 listopada przypomniało gehennę mieszkańców Biłgoraja pochodzenia żydowskiego.